buzer, skaczemy! Buzmę, zbieramy się, dawaj! Mamy na to tylko jedną szansę! Oho. Kurwa, buzer. Leć. Znajdź swoją kobietę. To nie tak miało być. Tak miało być. Ale skoro nie mamy wyjścia, to moi drodzy, idziemy po naszego pułkownika w takim razie. Buzer, czemu nie skoczyłeś? No właśnie, Buzer, czemu nie skoczyłeś? Trzeba było skoczyć. Buzer. Buzer, Haliera. A niech to Buzer. Niech to. Pozabijam was wszystkich. Co do jednego. Ktoś mi pomoże. Czemu ja z tego strzelam w ogóle? W ogóle czemu ja z tego strzelam? Skąd oni mnie tu strzelają? Sara! Muszę dotrzeć do Sary. Oh shit. Skąd? Dojebany skurwiel! O cholera! Trzymaj się, Sara! Już prawie jestem! Mamy tu rannego! Macie rannego? Schowaj się! O kurde! Dobra, ładuj. Ładuj broń. Tu mamy namiot. Co to jest? Prawdziwy odlot, chłopie. Podsumowanie, Taylor. Tak jest. Prawdziwy odlot. Gdzie one są wszystkie? Ja to pozbieram od nich trochę gratów. Bo teraz to nawet warto chyba pozbierać. O, bandaże się przydadzą. Gdzie one stoją? Tam jeszcze w ogóle zobaczcie, ile tutaj rzeczy jest. Ja. Dobra, to mamy. Środek sterylizujący, czyli mamy wszystko, to mamy. Ale możemy to utworzyć.
jakieś koktajle regeneracyjne. Dlaczego by nie? Teraz możemy pozbierać resztę. Resztę fantów od nich. A, tu cię mam. Arka, muszę się dostać do Arki. No, którędyk. Aha, to tak o. Tego jednego trzeba było ubić i już po zawodach? Ole jebutło. Wysadzili ten Arkę. O cholera. Na głucho! Dalej leć do górnej groty! No już! Dawaj! Leć tam i podkładaj ładunki! No mówię, leć do diabła, leć! Zrozumiano? To ruchy! Ruchy! Skizo! Pierdolony Skizo! Idę po ciebie, Skizo! O, czyli nie będziemy się pieścić. O-o. Szczyt stożka. Muszę wejść na szczyt stożka. Miotacz płomieni. Kurwa! Muszę jakoś ominąć tych gości. Tak to nie. Ale tak was załatwię. Jak nie tak, to tak. Byłaś. Strzelił mnie! Zabił, a nie postrzelił. Postrzelił, se wymyślił. No zbierzmy to wszystko. Co możemy zabrać? Tu coś jeszcze jest na tym. Apteczka. Bomba, apteczka. Tu mamy amunicję. Dwójka, trójka. Kurde, dwójka nieprzeładowana. Ładuj. O ja. Dobra, jadziemy dalej, moi drodzy. Na szczyt stożka w takim razie, tak? A gdzie jest nasza brygada? Snajper! Musi być gdzieś... Muszę go załatwić! Tam jest, ja wiem, że tam jesteś, no. Może tak by ci rzucił granata? Co ty na to? Dobra, snajpera nie ma. Oh shit. Tu ich nie widzę. Dobra. Trzeba iść na grubo.
Kurde, tyle amunicji. Co oni mają za kombinezony jakieś, kurde? Trochę coś za duże, jakieś, jak na mnie. Amunicję też zbieramy, wszystko. Co możemy zrobić? Nic. Medykamenty. Bandaż jeden się przyda. I co dalej? No tyle... Już prawie. Dalej, nie zatrzymuj się. Aj, to kurde się okazuje, że moja... No skurkowany. Po kolei, pojedynczo wychodzić. Oh shit! Granaty na granaty? Tak chcecie się pobawić? No dobra, szkoda, że nie mogę tych lamp zestrzelić. Bo one mi tu przeszkadzają trochę. Tych dziadów nie widzę. Dobrze, że wiesz. Cieszę się niezmiernie z tego to powodu, że wiesz, gdzie ja jestem. Dobra, przeładuj. Trójka, przeładuj. Dobrze, tak. Niespecjalnie. Przeładować. Masz. Płoń, dupku. Płoń, tak jest. Co my używamy z... Dobra, będziemy używać to. A teraz sobie stworzymy nawet to. Dobra, płoń, dupku, co ty miałeś? Ten miał dobrą...
Co tam się dzieje? Tam są motorowce. Takie motorowce to nie motorowce. Znaczy to moje motorowce, niech sobie tam... Ej, co ty? Ricky, słyszysz mnie? Ej, myszka mi się... sfiksowała. Tak, mamy! Zapisz grę, zapiszę sobie tu pierwszy. Jestem! Ej, nie mogę jeszcze obracać, no kurde. Co ja zapisałem ostatnio? Zapisz grę tu. Misja sam nie dasz rady. Dobra, wczytaj grę. No myszka mi się zepsuła, no nie wierzę. Jak ja mam ich teraz atakować? Mam nadzieję, że się po wczytaniu naprawi. Bo jak widać, że ta gra jeszcze, mimo to, że wyszło... Chyba wszystko przygotowane. No nie mów, że od początku. Aha. Ricky podpiła coś takiego do kierownicy. Podjedziemy prosto pod drzwi. Dobra, dochodzimy do tego miejsca, gdzie zaczynaliśmy. Powstrzymać go! Chyba. Już prawie. Dalej, dalej, nie zatrzymuj się! Powiedzmy. Skąd oni mnie tu jeszcze walą? To chłopcy co, pobawimy się? Ha! Nie zamierza się ruszyć! Ruchy, kryć się! Mamy rannego żołnierza! Okidoki. O kurde. Dzida. Dobra, mamy to, moi drodzy. Tu oczywiście zbierzmy, bo może jakiś bandaż będzie. Albo i nie. Skąd on? Masz makówki, tam jeszcze jakaś menda siedzi. Dostał raz. Dobra, uleczmy się. Mam cię. Jesteś pewien, że masz mnie? Bo ja myślę, że ja ciebie mam. I co ty na to, kolego sympatyczny? Puszka. A, po drodze znalazłem miny zbliżeniowe, nie? To jest ciekawostka. Czy coś tu możemy zrobić? Nie możemy. Dobra, idźmy tam. Tutaj skończyliśmy. Ricky, słyszysz mnie? Jestem! Jestem! Dajcie im popalić, Ricky. Spalcie do gołej ziemi. Czyli nie zepsułem gry tak na dobrą sprawę.
więc niepotrzebnie od początku przechodziłem tego. Do tego udało momentu. Się. Wreszcie. Snajper gdzieś tu też jest jakiś. Trzymaj się, Sara. Atakuje z flanki, brać go! Dobra, to co? Popachnę się trochę granatami. Nie ruszysz się, co? Poczekamy, aż płomienie zejdą. Ha! Jak to chłopcy? Snajper! Na glebę! Kurde, i snajper jeszcze tam, ale ten mnie bardziej martwi. Ile on będzie żył tam? Dobra, już nie będzie żył. Granatów już nie mam. Nie mam nic do rzucania. No dobra. Co mi pozostaje, tylko się uleczyć i... I walić ich w czambułko. Dobra, gdzie żeśmy doszli? Spieprzaj, mam nas posłać do piekła? Ożeż, ty słyszysz to? O, szybciej! Okej, już gotowe. Dobra, to ile tego jest? Dosyć. Wracamy do pułkownika, chodź! No, to wracajcie. Kapitanie Sarkozy, zgłaszam się. My... Ile ładunków podłożyliście? Mało. Kapitanie, nie było czasu podłożyć wszystkich. Co? Kurwa mać! Ile? Trzy, ser. Dobra. To ja idę po detonator do Weavera, a wy pilnujcie wejścia. Zrozumiano? No. Nikt nie może się przedostać! Tak jest. Zrozumiano. Nikt się nie przedostanie. I przestańcie używać tego kanału. Ktoś może nas podsłuchiwać. Oho. Skizo, ty skurwielu. Trzy ładunki. Muszę je znaleźć. Muszę? Tak jest. A to zaraz, spoko. Co możemy tu jeszcze ciekawego wyhaczyć? Niespecjalnie. Dobrze byłoby załączyć. Idą tutaj! Tu jest jeden. Muszę go rozbroić. I już. Okay. No dobra, do cholery. Gdzie pozostałe? Idę po ciebie. Już idę, Skizo. Poczekaj na mnie. Skąd te mendy strzelają? O. Dobra, to mamy to. Dobra. Cofam się!
Nie cofa się, tylko giń. Darmo zjadzie. Środek pełny. Tu gdzieś jest ładunek? Intruz na naszym terenie. Gdzieś tu jest. Kto to był? Święty Walenty. Czyżby od góry mnie chcieli próbować? Co tak? Nie! Prawda? Kogoś widziałem, coś widziałem. Nie żyje. Nie żyje. Kto tam jest? Kto to? Dobra, trzech mamy z Baśki. To szli i śpiewali. Atak z flanki, co? Atak z flanki? Ze sranki, a nie z flanki. Nie dadzą mi tu nic zrobić, skurkowańcy. Co oni tu mogą mieć? Środek pełny. Środek pełny. Dobra, idziemy dalej, bo tu nie ma co. Tędyk? Dobra, dobra, jest drugi. No już, cholero jedna. Dobra, to powinno załatwić sprawę. Jeszcze jeden, muszę znaleźć ostatni. Już prawie, Skizo, już prawie. Jest tutaj. No, to rozbrałem. Ostrożnie, ostrożnie. Saperze. Zrobione. Po wszystkim. Przykro mi. Nic dziś nie wysadzisz, Skizo. Nic z tego. Gdzie się chowasz? No gdzie? Tu jest ich dwóch. Tak, żeby to załatwić po cichu. Żyją? Nie interesuj się, bo kocie mordy dostaniesz. Co to było? Ja byłem. Co za chłopek roztropek. Dobra, bo ja coś pewnie mogę tu stworzyć, tylko nie wiem co. Albo nie. O, bombę zbliżeniową. Nie wiem, czy chcę. Wabiki się przydadzą. I tych też się przydać. Dobra. Tu się chowasz. Nic mnie nie powstrzyma, Skizo. I woreszka, ciach. Idziemy powoli, grzecznie, kulturalnie. O kurde, tego nie widziałem.
Tego dziada nie widziałem tutaj. Się skitra za bardzo. Dobra, to my się uleczymy. O, idziemy do generała, do pułkownika, przepraszam bardzo. Mówcie, poruczniku, gdzie ten pieprzony detonator? Spierdalaj, gościu, nie dam się tu zamknąć. Iwer, dobrze wiesz, że mamy swoje rozkazy. Tak właśnie musi być, gdzie to kurwa jest? Iwer, gdzie ten cholerny detonator? Dawaj go! Zostaw go w spokoju, Skizo. Tak, skurwielu. Kurwa, hej, hej! Gaś latarkę, bo mi niepotrzebna. Bandaże, amunicja. Kizo, gdzie jesteś? Jak ja mam tam do ciebie dojść? Tędy, tak? Dobrze, to idę. Sam chciałeś zabawy, to będziemy się bawić. Powinienem cię odstrzelić dawno, dawno temu. Weaver! Wypierdalaj stamtąd! No już, ruchy! Przed północną bramę wychodzą ludzie! Idź! Strasznie z ciebie uparty, skurwiel! Wiesz? Słyszałem, co zrobiłeś, Nick. Wiem, co zrobiłeś. Zabiłeś wszystkich tych wieczystych. O tak! Utopiłeś ich jak bandę zasranych szczurów! No a jak? A co myślałeś? Nie przysłużyłeś się świetnie. Ale założę się, że żelazny Mike inaczej to widział, co nie? Chcę, żebyś wiedział, że ja... Nie chciałem, żeby staruszyński... Nie chciałem tego, Dick, okej? Okay? Ale on nie dał mi wyboru. Chciałem, żeby mnie posłuchał, a on tylko stoi. Nie chciał mnie słuchać! Pewnie bardzo chcesz mnie zabić, co? Co? Skoro tak daleko za mną poszedłeś... Wróciłeś po nią. Ha? Dobrze mówię? A, tak, wróciłeś po swoją dziewczynkę. Ale mam dla ciebie złe wieści, Dickonie St. John. Kiedy koleś cię uwolnił, pułkownikowi bardzo się to nie spodobało. Ojej, słuchaj mnie, jakieś jajko. Zmiażdżył ją jak skorupkę! Kurde, ile was tu jest? Kurde. Wyłaź! Nie chcę się ruszyć, zabić go! O, złamany. Oh shit. Czym byśmy w niego porzucali? Nie mamy czym za bardzo. O kurde. Dobra, napraw się. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Dobra. Gdzie on jest? Teraz nie masz. Tak mówisz?
Kiza? Czas to skończyć! Już! Tak mówisz? Ja nie mogę wytwarzać ten? Why? Mam lepszy plan. No, schizo, jaki? Chodź no tu, jeden na jeden, powalczymy. Mogłoby tak być. Jeden na jeden. W sumie mogłoby być jeden na jeden, co? No nie mogę nic wytwarzać. Nie mogę broni wziąć do ręki. O kur... Ale jebutło. Suki synu! Zajebie cię! Gołymi rękami! Rozumiesz? Chyba nie. Chyba nie pykło. Suki synu! Zajebie cię! Gołymi rękami! Rozumiesz? Weź tu latarkę. Jak ja mam to biec? No i co? Jak ja mam to? Nie mam broni, nie mam nic. Jak ja mogę? Suki synu! Zajebie cię! Gołymi rękami! Rozumiesz? Przewrót. Mhm, czyli mam skakać jak małpa, dobra. To nie tak miało być. Suki synu! Zajebie cię! Gołymi rękami! Rozumiesz? O, to to trzeba było zrobić. Wal go w łeb. Tyle, no i dokąd dzieła, chłopie? Dawaj, raz, raz. Ci powiem, skizo. Był taki czas, żebym cię wywlógł. Wywlógł prosto na syf. Nie. A potem zostawił świrusom. Ale... ja tego nie zrobię. A wiesz dlaczego? Dlatego, że rozjebaliby cię na kawałeczki. Tyle, że... nie mieliby fanu. Ups. To sobie już nie pogadamy. Ale dalej nie mamy pułkownika i dalej nie mamy Sary. A jak sobie ładnie wytarł nóż, pięknie wsadził do buta po lewej stronie, a nóż ma po prawej stronie. Zastuj się! Wszyscy! Wiesz, co się tam dzieje! Na zewnątrz! Poza Arką! Ale to tam! Na zewnątrz! My jesteśmy bezpieczni! Tutaj! Co nic pierwsze za głupoty? Słyszycie mnie? Sam Bóg pobłogosławił to miejsce! To jest to muszę koniecznie z Sarą porozmawiać, żeby ona więcej takiego mocnego zioła nie robiła. On chyba sam do siebie gada, co? Ja nie wiem, czemu i kiedy, ale coś widziałem. Może miesiąc temu. Coś poczułem. Coś, czego nie czułem już od dawna i... No i wiem, że sporo z was mogło też to poczuć. I myślę, że jeśli... tylko... Deacon? Co? Oddajcie mi broń. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się, stary. Siadaj. Impreska? Na to wygląda. To już koniec.
Puśćcie ich. Wasza bojówka przegrała. Może herbaty? Na pewno to. Ziołowi, biorę. Sara, proszę nalać włóczęce trochę herbaty. Arka była ostatnią nadzieją. I dobrze o tym wiecie. Po oczyszczeniu świata to była jedyna rzecz, która pozwoliłaby nam na wielką odbudowę. Miała nas ocalić przed Bożym gniewem. Niestety, nie znaleźliśmy nikogo, kto grałby na pianinie. Na pianinie? Zwariowałeś? To już nieważne. Gdy wszystko zginie, muzyka nie będzie potrzebna. Zniszczyliście nas. No, Rachel. Zniszczyliście efekt naszej ciężkiej pracy. Nie, pułkowniku, to wasza wina, bo zaczęliście tę świętą wojnę. Gdybym miał wybierać między wami i świrusami, to wybrałbym ich, ponieważ oni, kiedy zabijają, po prostu chcą jeść i nie krzywdzą bezbronnych kobiet. Nie! Herbatka z szalejem. Jednak wróciłeś. Ty wiemy, co ona tam dała. Szaleju jemu dodała i dlatego on zwariował, stał się szalony. O, jak ładnie, proszę bardzo, jak to pięknie, cudownie wygląda. Apokalipsa. Ej, gdzie Buzer? Nie ma. Zapomnij. Skocz, proszę, po trochę wody. Dobra, co? Dobra. Hej, dałoby się rozstawić polowy lazaret? Hej! Hej, tam jest wejście do jaskini. Znajdziesz sprzęt i bandaże. Weź parę osób, idź. Te, idziemy. Ricky! Ari! Już po nim, zostaw! Tutaj, pomóż mi z tym! Uważaj! Mogę pomóc! Jestem lekarką. To koniec. Poddali się wszyscy, którzy nie poginęli albo nie poobrywali w czasie wybuchu. A gdzie jest Buzer? Dobre Ricky, pytanie. Ja tu potrzebuję pomocy! Ricky! Ta. W czymś mogę pomóc? Hej! To jest, tylko żyje. Zostawcie coś dla mnie. Żyje, sukin kot, no. Buzer. Trochę przypieczony, ale... No. Ale żyje. Nie. Skoczyłem. Nie, co to, kurwa? Zaraz przed końcówką mostu, no. Ale przecież widziałem. Nie, poczułem ten podmuch. Nawet pod kilkoma metrami wody. To była jazda. No co? Serio myślałeś, że puszczę się z dymem? No ale nie spodziewałem. Po jajach też. A ja? Hej, hej! Cześć, siostrzyczko. A, długo by gadać. A wiesz? Podobno ktoś cię szukał. Co? Nic, tylko ciągle o tym gada. No, nie słuchaj Buza. To był w sumie bardziej jego pomysł. Ricky, Adi! To która mnie wywiezie z tej obstrej dziury? Prawie jak happy end. Normalnie love story, pierwsza klasa. I żyli długo i szczęśliwie. To dla ciebie, brachu. Podobno chcesz zostać i to odbudować. Nie wszystkie pomysły pułkownika były złe. Tylko te wyjątkowo kretyńskie. Jesteś drugą osobą, która tak twierdzi. Kto jeszcze? Cory? Wiesz co? Pierdolić chuja. Zostawił nas tu na śmierć. Bez niego byłoby już po nas. Jak tam chcesz. Tak czy siak spróbujemy jeszcze raz bez zabawy w wojsku.
Ej, stracisz moją przemowę. Nie, nie nazwałbym tego stratą. Jaki cham. Co za bydle. Nieźle jak na włóczęgę. O, a to ten. Scott Springsa, czy jak on tam. Od babci. Bracie. Udało nam się. Tobie się udało. Gdzie masz gałkę do lodów? Wiesz, bo muszę przyznać, że przez chwilę myślałem, że... Puszczę się z dymem? Mówiłem ci, mam swoje plany. Okej. Okay. O, daj z ciebie wszystko. Tak, postaram się. Jack byłby dumny. Jack? A kto to był Jack? Już nie pamiętam. Mike, a Jack? Brawo. Mm-hmm. Dzięki, Adi. Chodź tutaj. Widzisz? Światełko rozjaśnia każdy pochmurny dzień. Wiesz, ja raczej nie nazwałbym tego światełkiem. No tak. Tak. Ta zazdrosna, nie? Tak się patrzy. Jeszcze nie słyszałam, jak przemawiasz. Daj spokój, to przecież nie będzie żadna przemowa. Okej. Proszę pani. Cholera. Koniec już tego. A dlaczego oni tak nagle przycichli? Tak, czekają na ciebie. To twój moment. Możesz, kur... Wiem, że mamy przed sobą sporo odbudowy. Dlatego będę się streszczał. Nie jestem wodzem. Wiś mi, co sądzicie, nie jestem. Ale... Dobry tekst, kurwa jesteś, nie? Dziś czegoś tutaj dokonaliście. My dokonaliśmy. Stanęliśmy razem do walki. Ale nie dlatego, że jakiś palant nam kazał. Tylko dlatego, że tak trzeba postępować. I wiecie co? Wygraliśmy! Widzę wasz wysiłek, żeby budować. Widzę waszą nieustanną walkę o spokój i przetrwanie ludzi. Widziałem, jak poświęcacie wszystko, co macie, wszystko, czym jesteście. Chcąc naprawić świat. I właśnie dlatego tu stoimy. Dlatego wciąż żyjemy. Ponieważ bez nadziei na lepszy byt, na jakąś sensowną przyszłość, walka nie ma sensu. Wiecie, żelazny Mike powiedział mi kiedyś, że można zmienić ten paskudny świat, robiąc swoje. I co? Co zrobiliśmy? Ha? Co teraz mamy zamiar zrobić? Ma rację. Tak, racja! Widzicie? To jest pierwszy krok. A już myślałam, że nic nie powiesz. Prawie nic nie pamiętam. A jak przemowa? Wiesz, była spoko. Jak na oprycha z motorem. Oprych z motorem, mówisz? To co, gotowa z nim jechać? Kobieto? A nie wiem, zależy. To gdzie teraz? Gdzie tylko zechcemy. Co się stanęło? Spadł śnieg. Ben Studio. Koniec, moi drodzy. Nadejszła wiekopomna chwila. Skończyła się nasza zabawa w Days Gone. A kto to jedzie z tyłu? To nasz ten jedzie, Mieciu, z laską, a z tyłu dwa motory. Kto to jechał? Dobre pytanie.
Kto to tam jedzie z tyłu? Może zobaczymy, poczekamy jeszcze chwilę, może czegoś się dowiemy. Niech miną te napisy magiczne. Powiem wam, że wciągnęła mnie ta gra, bardzo mocno mnie wciągnęła przygoda. W ogóle cała fabuła super. Jak dla mnie 10 na 10. Chociaż nie dam 10 na 10, 9 na 10 ze względu na to, że jak oni stwierdzili, gra z otwartym światem, która nie pozwala robić swoich rzeczy, czyli ominąć, dojść do, nie wiem, misji jednej, drugiej, trzeciej po swojemu, tylko trzeba koniecznie tak, jak oni tutaj każą, do i z powrotem, nie? Tędy konkretnie, przez ten most, przez ten tunel. No to pod tym względem to trochę, że tak powiem, dali ciała, ale ogólnie powiem wam, że gra spodobała mi się bardzo i polecam. Jeżeli wytrwaliście do końca ze mną, to oczywiście, ktoś jeszcze nie grał w to, no to jak najbardziej polecam przeżyć to jeszcze raz po swojemu. Bo to, co widzicie, a to, co już czujecie, jak gracie, to jest w ogóle inna zabawa, nie? O! Z tyłu jadą te, ale nie, tam były pojedyncze. O! Rikitiki, romantiki. Buziaczek? Nie? Po drodze, nie? Nie będzie? A gdzie jest Buzman? No to tam z tyłu jedzie ewidentnie chłop, moi drodzy, w zielonej kurtce. Jeszcze Buzmana mi tylko brakuje. Gdzie jest Buzman? To jest ten. Od babci. Gdzie oni wszyscy jadą? Pytanie. Ba, przez most przejechał. Widzieliście to? Normalnie tam był, nie most, tunel, a przy tunelu był płot. Dobra, gdzie one są? Gdzie one są i gdzie one jadą? Chyba, że oni zrobili tylko taką podkładkę pod napisy, nie? No może i nie. Normalnie trzy motory, a gdzie reszta? O, jest czwarty. Ten w zielonej kurce był czwarty teraz. Już nie drugi. O, jest i Buzman. No, patrzcie, on z tym jedzie. Skubany. On na wózku normalnie. Ale jazda. Jedziemy do Lost Lake'a, do Żelaznego Majka. Ale to było dobre. Na wózku, jak prosiaka, nie? No i co dalej? Już dalej nic? Napisy? Czy mogę je przerwać? A, mogę przewinąć je, proszę bardzo. No dobra, to przewińmy te napisy, zobaczymy, czy coś jeszcze się wydarzy, czy to już będzie definitywny koniec. No, trochę tych napisów jest, trochę tutaj ludzi brało udział w tworzeniu tej gry, nie? No, tam widziałem Szymona chyba. No dobra, ile tego, kurde. Ja nie mogę, patrzcie, ile tutaj ludu, żeby wszystkich wypisać. Ja po co ja to przywijam, jak ja to mogę zamknąć przecież? Przecież ja to mogę zamknąć, a nie przewijać. Po co mi to? Jak na uprycha z motorem. Mamy. Misja wykonana, proszę bardzo. Obóz Żelaznego Majka, poziom trzeci. Nigdy się nie poddam. Proszę bardzo. Odblokowano.
Co to się teraz dzieje? Ukończono Days Gone. Gratulujemy ukończenia głównego wątku fabularnego Days Gone. Deacon pokonał bojówkę i odnalazł Sarę, ale wciąż jest wiele do zrobienia. Kontynuuj podróż zniszczonymi drogami. Ulepszaj swój motocykl, odkryj dodatkowe miejsce Niru. Ukończ kolejne wątki fabuły i odblokuj wszystkie znajdźki. Dziękujemy za grę. Co? Ukończ kolejne wątki fabuły? Jakie kolejne? No i swoje piździonki, moi drodzy. Kolejne wątki fabuły. Czyli to nie koniec, moi drodzy, tak na dobrą sprawę. To jeszcze nie do końca tak, nie do końca koniec. Ale możemy teraz latać po wszystkich tych, nie? Cooper miał jakieś zadanie. Tu jeszcze musimy zadanie Ricky zrobić. A zobaczmy, co my mamy w wątkach fabuły. A, tu hordy, zabójca hord. Muszę wszystkie hordy jeszcze ubić? Jo, nie mogę. Tu jeszcze coś mamy. Łowca obozów wypadowych, zabójca hord. No to jeszcze trzeba będzie kilka hord w takim razie ubić. Tu jeszcze mamy jakiś obóz. Ale jeszcze mnie ciekawi tylko... bo patrzcie, ciekawi mnie tu. Teren badań Niro 2 na 2. 4 z 7 tylko. Czyli nie wszystko znalezione. Nie wszystko znalezione. A tutaj mamy 3 na 4. Czyli tutaj jeszcze jest gdzieś obóz Niro jakiś. I podejrzewam, że on będzie gdzieś tu w tych okolicach. Okej. Okay. Znajdźki postacie. Zielarstwo regionalne to odkryte. Tu mamy dane wywiadowcze. Nie mamy też. Hordy. 1 z 8. Raz, 2, 3, 4. Kurczę. Tu musimy jeszcze coś iść. A tutaj tereny badań Niro w ogóle nie odkryte. 2 jeszcze mamy tereny. Podejrzewam, że będą gdzieś tu. Tu jeszcze mamy jakieś... A, to te durne zadanie w tej jaskini. Tu jeszcze coś mamy, moi drodzy. Łowca tych. No nic, w każdym razie może jeszcze w kolejnym odcinku sobie gdzieś tu pójdziemy, zobaczymy. Ale to tak jak mówię, w kolejnym odcinku. A tymczasem żegnam się z wami, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie. Hej, hej.